No i dzień dobry, kot, wyjdź stamtąd, ej, gdzieś, no wyłaź stamtąd. Hej, kolejny odcinek Asasyna. Na wstępie musiałem opierniczyć kota. Dobra, słuchajcie, gdzie mamy iść? Aha, nawet mapy nie możemy odkryć za bardzo. Jesteśmy teraz Ają. Kleopatra się porozumiała z Cezarem i chcieliby się udać do jakichś tam. A wiem, do grobowca Aleksandra Wielkiego. Przypuszczam, że tędy. A tu trzeba będzie jakoś wejść górą. Da się tu, kurde. Nic nie jest dostępne w tym momencie. Ani kurde senu, ani nic. Cio. Naprawdę nie ma tu jakiegoś, kurde, ten? Tak wygląda, żeby tędy byłoby dobrze. O, czekajcie. Nie. Myślałem, że będzie, wiecie, jedno będzie otwarte u góry. A to dupa, nie ma. Nie mam tego jak sprawdzić. Nie, spróbujmy tędy jakoś. No to jest generalnie tu. Jak tam, kurde, cholipka jasna wejść? Skoro od góry się nie da. No, jak mieliśmy Senu, to było to bardzo pomocne, bo wiecie, Senu nam pokazywało ukryte przejścia, nie? Było w stanie coś wypatrzyć z lotu. A teraz to co? To gówno. Nic nie jesteśmy w stanie zrobić. No, o co kaman? Spróbujmy tak. Możemy tu przejść? A! Okej! Czyli po prostu tędy wystarczyło. Okej, oni tutaj są. Myślałem, że jakoś wiecie, muszę tu wejść do jakichś katakumb, a tu kurwa oni już tu są i siedzą. A, i tutaj jest pewnie wejście. Tu gdzieś będzie zawał. A. Dobra, czyli po prostu chodziło o śledztwo. Brawo. No, jakieś zapięcze, ten zapięcze to. Zapięcze. Spieczętowane to jest, Jesus. Albo dobra, no drzwi się obsunęły, nie da się ten. I co dalej? Gdzieś słyszałem, coś się pod. O, popatrzcie tutaj. Strange. This wall is not as solid as it looks. Must be a way beneath. Around. Okej. No, proszę bardzo. Udało się wejść. O, bajek. We were smaller in those days. Kurczę, mam to samo, dokładnie to samo. Kicia, złaś, nie, ja już nie mam siły do tego kota. Jak nie świnki się kłócą, to kot. Odpiernicza, ja mam dosyć. Dobra, tutaj jest jakieś przejście? Nie. Poza tym, że jest. No, faktycznie pozawalało się tutaj mocno. Okej, okay, można w kółko chodzić, no nie o to chodzi. Where to now, my love? Rozwalmy te. O, jaki dobry pomysł miałem. Proszę bardzo. No one had the courage to plunge into Hades rivers. We are the ones. After you. No dobra. I musimy sobie zanurkować troszeczkę. Ale fajnie, że bajek do nas dołączył. Tak, wiecie, już jest tak miło. Razem spędzają czas. Zwiedzają jakieś kurwa zalane grobowce. Całkiem miło. No wiecie, mówili, że jak uda się w końcu Kleopatrze, wiecie, dostać do tego tronu, to w końcu będą razem. Więc może i. To już jest właśnie zaczątek tego, ale dalej nie. No, dalej nie zabiliśmy wszystkich tych gości, nie? Jeszcze nam zostali. Fakt, co jest? A teraz się nagle klatki zmieniły z 30 na 12. Halo, panie gro. Okej, dobra, wróciło w miarę. Nie. Ej, ja nie mogę, co tu się w ogóle odpiernicza? Odkąd tylko. Kurde, zamorduję tego kota zaraz. No dobra, wracamy. Ale widzę, że klatki nie wróciły. Jezus Maria. O co kaman? Dlaczego jest taki problem? Nie wiem za bardzo teraz, gdzie iść.
No halo, nie mogę ten? Aha, dobra, to tu jakiś... Przed nami była jakaś przeszkoda. Czemu nie przechodzisz? Mam wrażenie, że przez takie małe przeszkody to normalnie bajek przechodzi zawsze. Czy mi się tylko wydaje? Jezus Maria, no kurwa, coraz mniej tych klatek. Dlaczego? Dlaczego w tym momencie gra ma jakiś problem ze sobą? Do tej pory, kurwa, zero problemów, a teraz, patrzcie, 10 klatek, kurwa. No to jest jakaś kpina. Nie, ja chyba, wiecie, zespozuję to nagranie i zrobię jakiś... jakiś restart kompa czy coś, kurwa, nie wiem. Dzisiaj prima aprilis, to może gra specjalnie się tak jebie. Whatever you want, my love. It is said that his sarcophagus is full of honey. Helps preserve the car. Mhm, miód konserwuje zajebiście, no. Unbelievable. Promise me you will bury me with my blade, so I can protect myself in the field of reeds. Promise. These markings along the bottom, they speak of Siwa, the vault, and a scepter that Alexander holds. A moon stands in a field of trees, where a marked sphere meets its scepter. Man to king, king to god. A marked sphere? What did you do with the orb I gave you? I gave it to Apollodorus. He loves those things. We should let the others in. A, nie się tłuką. Sorry, ale po prostu tutaj coś szaleje strasznie. Ten asasyn zresetowałem kompa, więc pewnie w locie jakoś wam, wiecie, pociąłem to, więc no. Nieważne. Tutaj są, mówi, że... Dobra, on się będzie przyglądał symbolom. O, tu jakie kurwa, ile rzeczy tutaj. He founded Alexandria and brought us the great library, where Aristotle mentored him. Dobra, dobra. Education for bloodshed. Not unlike us. Dobra, już. W sensie, czemu oni się tłuką, skoro... Skąd oni wiedzą, że my już tu przyszliśmy? Czy może tak tłuką się, że ej, tutaj, tu jest wejście, może usłyszycie nas po tym. Po prostu tłuką i tłuką. Jak teraz niby od tej strony otworzę drzwi? To jest ciekawe. Co się od jednej się nie dało, a tutaj co? No po prostu nie mieli klucza, czy co? Czy ktoś po prostu skrzętnie to zapieczętował, żeby nie dało się wejść? No i proszę bardzo. Rex Immortalis. No wielki, wielki ten grobowiec. The markings. Ever since I was a boy, I've idolized this man. He is similar to you. I wept at the base of his statue in Rome. At 30, he was a god with an empire stretching across the known world. What have I done with my 5 long decades here on Earth? It's army that you vent. Together we can do more than Alexander did. Yes. No. Wiecie, cesarstwo rzymskie będzie spore. Stops impressing Caesar, starts impressing us. Our needs are hers as well. She will deliver. Co tam się dzieje? My Caesar, our emissaries have been captured at the southern garrison of Alexandria. Soldiers have reported a hostile environment. Captured? Is this Ptolemy's diplomacy? I will send my guard. Greek soldiers will pass more freely through the city than Romans. Let us settle this matter, my queen. Flavius, come. Look. Flavius, też kojarzę to, że gdzieś tam było w jakichś filmach w Cesarstwie Rzymskim, że ten Flavius się gdzieś tam przewijał. Jako jakiś doradca. Dobra, czyli dalej po prostu ciśniemy Ają. I may not have to take on the entire garrison. A calculated kill and a shadowy presence will fare better. If you take on the armies of Ptolemy, I would like to be at your side. I will distract the garrison with a brawl. A fine idea. I will procure the emissaries. No dobra, będzie. Bajek swoje, ona swoje, dobra. Fajnie by było, jakby się dało, wiecie, raz pod tymi poczynaniami kierować, znaczy jednego bohatera, raz drugiego, nie? Dobra, pójdziemy sobie. Coś utyka trochę chyba po tym upadku. O Jezus Maria, no ale nie chcę mi się teraz... Nie wiem, czy mogę wezwać konia.
mogę w sumie, ale dobra, walić, bo to... O, szlak, dobra. Nie, sorry. Koń. Gdzie jesteś? Dawaj, bo tu po mieście to jest tragedia, żeby się poruszać, tak? Tu za chwilę, wiecie, jakieś dróżki, niedróżki. Okej, gdzie my w ogóle... Nawet nie wiem, gdzie jesteśmy, w której części Aleksandrii. No tak, tu jest garnizon. Faktycznie, dobra, pamiętam to. To tam gdzieś chyba jest morze. O, jest, jest ten. No, latarnia. Czy to jest bajek? Hey, you. Stop. Tak, to jest bajek. Słona dymna. Pamiętam, to przejmowałem ten garnizon sam chyba. Dobra. Tutaj sobie najpierw założymy pułapkę. Niestety nie możemy użyć... O Jezus Maria, oni mają tu po 9 poziomie. To będzie masakra. To będzie po prostu rzeź, kurwa. Chociaż na tego, na tych broni też nie ma jakichś cudownych. O, tu już ściana się robi. Wspomnienie niedostępne. Ktoś mi tam nawet napieprzał z łuku. O, siema. Nawet kurwa przez tarczę mu się przebijam. Mam jakieś dwie bronie? Aha, mam tylko te podwójne ostrze. No dobra. Dobra. No czemu nie zbierzesz tego, kurwa? Co? Aha, to jest podnoszenie zwłok, nie zbieranie, dobra. Jest tu emisariusz. Dobra. No to uwolnimy gościa. Znaczy jest jeden, no jest liczba mnoga w napisie, a jest jeden gość. What happened to you? Septimius. They are preparing a siege of the harbor. They want to take the palace. I will not betray Caesar. How many more heads must I chop off before Caesar understands? This is futile. A change of plans. Mm. The lion says we must march on the Pharos and trap the queen. A, czyli był tu jeden i drugi. Jest jeszcze lew do zabicia na końcu. Dobra, nie wiem co on tam mówi jeszcze, ale chyba wziął i umarł. Wow! Skorpion! Shit! I serio teraz mam się walczyć Ają z nim? Naprawdę? Kurwa, no przecież to jest... Ona nawet tarczy nie ma. Wróć do pałacu. Fuck! Desynchronizacja. Jak mam niby walczyć z nim w tym momencie, kiedy kurwa całą jebaną grę steruję bajekiem, szkolę go kurwa, zdobywam mu zajebiste bronie, a teraz dostaję laskę, która kurwa ma podstawowy ekwipunek z początku kurwa gry. Co ja mam kurwa zrobić, no? Skąd on się tu kurwa w ogóle wziął? Teraz go nie ma. Czy ktoś coś pomylił kurwa? Ja mam go stąd wynieść. Dlaczego kurwa teraz już się nie pojawił? Jaki kurwa błąd chyba nastąpił? Tak, przydałoby się. Nie wiem, za bardzo wiem nawet jego przemieścić. Fajnie, że tak na linię kurwa balansujemy. Co ja mam teraz zrobić? W sensie... Był przez chwilę, teraz już go nie ma. Jak mam go teraz zabić? O chuj tu chodzi, dobra, jebać. Pewnie nie doskoczymy, nie? Czekaj, czy możemy... Nie zejdziemy tak. Skoczyć też nie skoczymy. No dobra. Trzeba by jakoś zejść stąd, nie bardzo wiem jak. Leć. Uznajmy, że wpadł do siana, co wy na to? O, właśnie. Może się troszkę połamał, ale to nic. Nie wiem, gra tak specjalnie zrobiła, że kurwa mi przydzieliła tego przeciwnika tak, żebym go nie mógł kurwa
pokonać i ten? Nie rozumiem, o co tu Kaman w ogóle. No i jak ja go teraz mam odnaleźć i zabić znowu? Totalnie nie ogarniam, co tu się właśnie odjebało. Może gra coś pomyliła i wiecie, bo to wszystko też jest, te cutscenki są też renderowane na silniku gry. Może po prostu gra nie, zapomniałem wyłączyć go, kurwa, i przez przypadek przydzieliła. Nie wiem w ogóle, co mam. Co się, kurwa, dzieje? Wszystko się, kurwa, trzęsło. Straszne jest to wspomnienie, że ta ściana tak tutaj. Musimy znaleźć kogoś. Aha, przecież mam konia, czemu tego nie przyzwę po prostu? No i głupi jestem. Czekaj. Czekaj. Ja pierdolę, zjebany koniu. Teraz muszę go znowu podnosić. Przenieś. Na chuj one tak, kurwa, skaczą? Odłóż. Teraz wsiądź. Dobra, no, zapierdalamy. Jesus. Nie wiem, przyspiesz. Aha, to totalnie nie da się teraz tego systemu użyć z odnajdywaniem drogi. Podnoszenie drogą nie dostępne. Chuj wie czemu. Dlaczego ten gość tam się w ogóle pojawił? Nie wiem. Strasznie mi się to nie podoba, że kurwa tak poobcinane jest to wszystko i tak chuja idzie zrobić. Dobra, mamy emisariusza. You have loyal men, Caesar. Septimius plans on trapping you in the palace. You have no time. As I foresaw, war. Levius. They want fire. Let us burn the whole damn harbor. And if we change the Pharos light, the rest of the fleet will know what to do. We will join them by chariot. Salve, Lord Caesar. I will make the order. My queen, you should accompany me into battle. As these soldiers rip each other apart, I shall stay on my throne. I am queen until a sword plunges through my heart. And even then my blood will stay on my throne. Hmm. Good then. Dobrze. I stay. My life is yours to do with as you will. I ten lew się tak leży i patrzy. Now, to jest dopiero friendzone, nie? Part of the plan. Put this into the brazier of the Pharos. She will accompany me through the city. Now, let havoc reign. Wy wiecie, wymyśli jakiś system, że można się przełączyć na bajeka teraz i... If you find my brother, ginę stoi. No dobra, to wiemy, co zrobić z Ptolemeuszem. Tak jak myślałem zresztą. I smell war. O. We will put our queen on the throne. You are the only queen worthy of the throne. Give me the powder. Caesar thinks a woman cannot do this job. Bajek, co ma w tym momencie robić? Czemu to jest tak wymuszone? Nie rozumiem. Nie ma jakby opcji zmiany niczego tutaj, nie? Że ciśniemy bajekiem. Nie, po prostu musimy powiedzieć ają i tyle. Jest niedostępne. Tyle. No. Misja w ogóle jest jakby oznaczona, że to jest misja AI, bo tak wszystkie tam były oznaczane. Dobra, no to będzie raczej proste, żeby tam dotrzeć. Chociaż sama latarnia, wchodziłem na nią poza odcinkiem i o Jezu, to mi to zajęło. No ale tam cały był garnizon, więc musiałem go jeszcze wziąć i zneutralizować. No i zrobiłem sobie fotkę na latarni u góry.
A, co znowu? A, oczywiście coś się musiał połamać. Teraz proszek zamógł i tyle będzie. Z rozpalenie go. Łyb, łyba. Teraz, kurde, no już wiecie, to chodzenie po tych statkach było fajniejsze. Nie, kurde, pływanie i teraz od dołu musimy wszędzie wchodzić. Myślałem, że jakoś sprytnie to wymyślili, żeby było łatwo wejść, a tu dupa. O, siema chłopaki. Nie wiem za bardzo. Jeden gość był na tym. Okej, to są nasi. Jeden gość był kurwa na poziomie jakimś tam piątym czy siódmym. A kurwa ten, tu jest na 31. Śmiesznie to wygląda. Dobra, ja się. Dobra, no mniejsza z tym, ona faktycznie no, coś tam robi tym sprzętem, no, ale z tym septym muszą, to ja nie miałem totalnie, wiecie, szans wtedy. Nie wiem, mam wrażenie, że gra coś po prostu popsuła. Coś, czego nie powinno być. Dobra, chyba trzeba będzie po tym się wspiąć, bo innej opcji nie widzę. Już nie pamiętam, jak tu wchodziłem. Jakoś od jakiegoś daszku, później przez jakieś okno, później środkiem wchodziłem do góry. I później znowu po boku, coś takiego. Dawaj, skacz na bok. O, brawo. No, no, do góry. No i teraz do środka. I teraz można sobie tak wejść do góry tędy. Au. No nawet nie mam tej adrenaliny naładowanej od początku. Irytujące troszeczkę. No, możecie się po prostu mną nie przejmować. Ja się wam też nie będę. Okej, okay, tutaj jest ten i to okienko mnie interesuje. Bo tam wiem, że podczas przechodzenia jest... albo nie. Mi się wydawało, że coś było takiego, co blokowało przejście w górę. Na pewno jest to... O, właśnie, tutaj wyżej to jest. Czyli nie trzeba było wchodzić do środka. Bez sensu, no dobra, trudno. Wow! To jest ten... To jest chyba Septymus. Nie, strażnik po prostu. O, ten gnojek. Myślałem, że to będzie, wiecie. Au. Kurde, przydałoby się podpalić tą strzałę i... A, fuck. I wtedy to było idealne miejsce. Nie wiem, czy on jest oblany, czy nie. Ale tak nie podpalę, muszę to zrobić konkretniej. Totalnie nie podpalę tej strzały, no trudno. Ups. Kurwa, on jest po prostu... Za duży zasięg. Jakie ja mu, kurwa... On ma strasznie niewiele życia tak naprawdę, jak ja mu te pod 60 damage'a zadaję i on kurwa ginie. Dobra, nie chcę mi się z nim bawić, wstawaj. I elo. Kombinacja ataków, kurde, mogłem robić, ale... O, trudno, dobra. Ach, nie będę go podnosił. Dobra, możemy iść. Surowicy nie mam, w ogóle nic nie mam. O, tego się wtedy nie dało chyba otworzyć, coś mi się wydaje. No i mamy wejście. Czy tędy się wchodził? Nie, chyba tędy się wchodziło. Dobra, mniejsza z tym. Zaraz tam dotrzemy. Jeszcze tylko sobie zrobimy tak. I tutaj do góry już. Pionowo. No, tu jest punkt synchronizacji. No, już mam go zrobionego. Dawaj, jeszcze troszkę. Dasz radę. No i interakcja. Myślałem, że może tego Septymusza tutaj znajdziemy, no ale niestety nie. Taka nadzieja. O ty gnoju. Oj, aja, aja.
to i wczytywanie znowu, Jesus, te loadingi. Zabójstwo. O, come on! No ile będzie się wczytywać? No to jest jakiś bullshit. Halo! Aha, dobra, teraz jesteśmy, kurwa, tutaj. Tell him his men are breaking through our line. No! Wait till I see the signal. Can't believe you trusted a woman to do something of such importance. O, jest moja żona. How are the fleet to receive their orders? Patience, Caesar. Jest. Dobrze. Nice cast. Come. We go to the battlefield. Medjay, cover the retreat. Many men have doubted Aya. All have found themselves dead by her blade. No i dobra. O to chodziło po prostu, żebyśmy nie widzieli. O, w końcu jesteśmy bajekiem. Bitwa nad Nilem, okej. Dobra, nieważne, w sumie to nie muszę nic zrobić. W sumie nie za bardzo wiele muszę... O, dobra. O to chodziło. W sumie możemy robić im taką serię, jeden za drugim. Właśnie jakoś tak nie chcą ginąć, nie? Jakie spowolnienie. Dobra, Senu nam pomaga. No tak, też ich widzę, ale... Słyszałem słonia! Czy biegnie za nami słoń? Tu jest słoń! Kurwa, mają słonia bitewnego! Kurwa, ojebane olifanty, czekajcie, tego muszę... Nie, tego nie mogę. Musimy jakby mu chyba w gardło strzelać. O! O! Nie wiem, co robię w ogóle, totalnie nie wiem, co robię. Ale mam wrażenie, że w gardło trzeba by mu napieprzać. Ale nie wiem w co... O, jest, udało się, dobra. Dobra. Jest, dostał. Ja pierdzielę. No, nieźle. Kurwa, skoro nie wzięli słonia do chuja? Now, we must join the ships. We will be heroes, sword and mind. No i dobra. Mam tylko nadzieję, że z Ają wszystko w porządku teraz. Właściwie cały czas mieliśmy to zadanie ostrze bogini, jeżeli się nie mylę, a teraz dopiero robiliśmy jakieś inne? Nie wiem już, jak to mam interpretować, czy tak, czy nie. Delta Nilu 3 dni później. Ale się biją. O, jest i Aya. Cezar też napierdala, widzę. Się nie pierdoli. Dobrze. Cudnie. Trzy dni tak się bijemy? No, to była taka śmierć w Rzymie właśnie. Potinus leads the charge. Keep the soldiers distracted, Caesar. I will handle Potinus. Ad victoriam! Ad victoriam. Dobra, słuchajcie. Jako, że czas mi się troszeczkę uszczuplił przez te cholerne, kurde, zacinania się, skończymy tutaj odcinek. Także dziękuję wam serdecznie za oglądanie. No i będziemy kontynuować w następnym. Tylko niech się wczyta.
Chciałem zobaczyć. Okej, okay, tu jest chyba ten. Zabij. Tutaj jest coś tam, sosa. Bitwa na. No właśnie, czekajcie. Główne. Bitwa nad Nilem. Czyli. Z ukończonych. Czyli dopiero ten quest ukończyliśmy w tym momencie. Mam wrażenie, że nie dostałem żadnego expa za niego, ale już mniejsza z tym. No bo mam cały czas 30. Nie, 36 już mam. Okej. Okay. Gdzie tu mamy. Zdolności. Cele, zadania. Gdzie jest jakiś. Nasz, ten. A, tu jest na dole, 36. Czyli coś tam dostałem. Dobra, no i tu jest. O, to jest ten skorpion. Tu jest szakal. To ja chyba wtedy. Nie wiem, z którym wtedy walczyłem. Dobra, czyli wychodzi na to, że tutaj prawdopodobnie będzie lew. Albo tu będzie lew, a tu będzie Ptolemeusz. No gdzieś tutaj będzie lew i Ptolemeusz, to na 100%. Słuchajcie, tyle. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, hej. Na koniec tego asesyna jeszcze wam pokażę easter egga, który zrobili, znaczy easter egga, no żart na, wiecie, na wszystko, znaczy na, nie na Wielkanoc, tylko żart na prima aprilis, bo dzisiaj 1 kwietnia. Coś takiego się pojawiło i w tym, w Uplayu. To sobie wyłącz. Aha, nie mam tej funkcji. Dobra, mniejsza z tym. W każdym razie kurczę, w Uplayu tutaj się pojawił taki zaraz poniżej jakby poziomu w tym miejscu admin console. Odpaliłem to. No i coś tu, że jakiś tam błąd, bla bla bla, napisz help, żeby dostać więcej informacji. No i napisałem help i tutaj lista komand, no to ok. Wylistuj wszystkie gry dostępne, w sumie nie ten, nie, nic mi nie pokazało, clear screen, no to wiadomo, można wyjść z konsoli, natomiast znalazłem coś takiego, increase level, increase player level i słuchajcie, mam już 64 poziom, miałem tam 20 któryś i po prostu wiecie, można sobie wbijać kolejny poziom cały czas. Wiecie, strzałka w górę daje ostatnią komendę, zazwyczaj w konsoli, więc dobiję sobie jeszcze do 100 levelu i ja się przestanę bawić. Dobra, wystarczy mi 100, dajmy 107, dobra, 108, trudno. Słuchajcie, tyle, no pewnie to wróci do siebie później, no to jest tak jak mówię, exit. No, proszę bardzo, 108, no i jest admin console, można sobie powbijać levele na tym. Tylko no to nic nie daje tak naprawdę, bo dalej mamy któryś tam 28 czy który, nie, ale, no ale można sobie to pozmieniać, tak sobie wymyślili.